obraz, który widzą teraz Państwo na ekranie, przez ponad 130 lat uchodził za zaginiony. To wieczór letni Józefa Chełmońskiego, który od jutra będzie można podziwiać w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Zaginiony po 890 roku, bo od tego czasu obraz nie pojawił się w ogóle na rynku sztuki. I w gruncie rzeczy myśleliśmy, że obraz zaginął. W ubiegłym roku do muzeum dotarły jednak informacje, że obraz przetrwał w prywatnej kolekcji, ale wkrótce będzie wystawiony na aukcję. Licytacja rozpoczęła się od kwoty 2 900 000 zł. Władze muzeum miały do wykorzystania w sumie 4 miliony złotych dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każdy następny licytujący dokładał kolejne 100 tysięcy złotych i te 4 miliony zaczęły się zbliżać. Ale szczęśliwie się zakończyło w zakresie, na który otrzymaliśmy pieniądze rządowe. Józef Chełmoński namalował wieczór letni w 1875 roku. Obraz należał do serii dzieł poświęconych kobietom. Przedstawia scenę we wnętrzu, której główną bohaterką jest dziewczyna odpoczywająca przy oknie otwartym na pejzaż. Mamy figurę kobiety marzącej, to znaczy figurę na wskroś romantyczną. Ta osoba, która marzy, jest osobą wolną, jest osobą kontemplującą, często odnoszącą się do innego świata. Doktor Maria Gołąb podkreśla, że konserwacja tego dzieła będzie niezwykle wymagająca. Trudny jakby w procesie zachowania. Malowane te czernie były asfaltami, one często pękają, ciemnieją. Obraz ma dosyć gruby werniks. Prezentacja wieczoru letniego w Muzeum Narodowym w Poznaniu poprzedza wielką monograficzną wystawę Józefa Chełmońskiego, która odbędzie się w Muzeum Narodowym w Warszawie, a następnie w Poznaniu i Krakowie. Ale dopiero w 2024 i 2025 roku. Dzieło Józefa Chełmońskiego będzie można zobaczyć do 8 października. Do tego czasu w dni powszednie i soboty zostaną wydłużone godziny otwarcia muzeum. Damian Wełna, Puls Dnia.